Pod koniec maja Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję, że nie będzie rozstrzygał przetargu na przebudowę dwukilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową mostu na rzece Kamiennej. Nie oznacza to jednak, że modernizacji ciągu głównych ulic w Ostrowcu nie będzie. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zgodnie z obietnicą w dniu dzisiejszym ponownie ogłosił postępowanie przetargowe na przebudowę Alei 3 Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim, oczywiście wraz z przebudową mostu na rzece Kamiennej. Warunki przetargu pozostały niezmienione. Oferty należy składać do 4 lipca 2022 roku. No i cóż, trzymamy kciuki za to, żeby to było szczęśliwie ostatnie postępowanie przetargowe na przebudowę naszej drogi, żebyśmy wreszcie mogli remont w Ostrowcu rozpocząć. Przypomnijmy, na pierwszy przetarg płynęła tylko jedna oferta, która była droższa o 56 milionów złotych niż zakładał kosztorys. Na inwestycję drogową w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego przyznane jest 87 milionów złotych z rządowego programu Polski Ład.